Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy powiatem włocławskim a wykonawcą robót budowlanych, przedsiębiorstwem budowy dróg i mostów Kobylarnia S.A. przy realizacji zadania rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska. Już jesteśmy w tym momencie po podpisaniu umowy. Bardzo miło, że to wygrała firma sprawdzona na naszym terenie, bo firma, która budowała autostradę, a mam nadzieję, że nic się nie zmieniło na gorzej, a jeśli ktoś buduje autostradę, to firma z renomą. To jest Kobylarnia. Ja chcę stwierdzić, że z tej firmy oczywiście nie tylko autostrady, ale były wykonywane zadania przyautostradowe około 30 km. W ubiegłym roku też wykonywali na naszym terenie siedzibę. Część wytwórnie MAS, może nie siedzibę, ale wytwórnie MAS mają na gminie Kowal w miejscowości Błogosławice. Cieszę się, że wygrali. Złożenie podpisów miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku. Kazimierz Kaca, starosta powiatu włocławskiego, przedstawił, że inwestycja ta ma realną szansę na jej realizację. Budujemy wspólnie z samorządem gminy Izbica, po to jest udział również 31%. Chciałbym podziękować. Wartość zadania poprzetargowej jest około 6 milionów. Z tego dotacja jest w kwocie od wojewody 3 milionów. Udział powiatu w pozostałych środkach wspólnie z samorządem gmin. Udało nam się na pierwszym i drugim miejscu osiągnąć ten wynik, że byliśmy zakwalifikowani. To nie jest łatwa konkurencja i mamy praktycznie pierwsze miejsce nie tylko w tym rozdaniu, ale w skali całego województwa, a drugie w skali kraju. I ja z tego jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj podziękowano także partnerom inwestycji oraz omówiono szczegóły prac i współpracy. I z tego się również cieszę. Spojrzyjcie Państwo, dzisiaj jest praktycznie 9 lutego, a my już podpisujemy umowy na inwestycje. Za chwilę będziemy podpisywać takich umów chyba jeszcze około 10-12. Praktycznie jest wszystko po rozstrzygnięciach, mamy tylko jeszcze 2 rozstrzygnięcia, ale to już są mniejsze zadania. I dlatego, co mówiłem nieraz w Państwa tutaj stacjach telewizyjnych, radiowych, Szanowni Państwo, że rzeczywiście jest okres składania wniosków, jest okres przetargów, przygotowywania, projektowania, ale też rzeczywiście rozstrzygnięcia, żeby wykonywać te zadania. Tego co wiem, to jest termin wykonania chyba do końca sierpnia. Dla mnie jest to optymalny termin, bo w tym okresie najlepszym się rozkłada masa, pozostałe sprawy i oby to, co mówiliśmy tu z prezesem przed podpisaniem umowy, tak jak dzisiaj jest na naszych uśmiech, na naszych twarzach, żeby kończąc tą budowę również był uśmiech na twarzy. To strategiczne dla tego regionu zadanie realizowane jest we współpracy partnerskiej powiatu włocławskiego z samorządem gminy Izbica Kujawska. Pan dyrektor Wiśniewski otrzyma harmonogram robót i po prostu cóż można powiedzieć, przebudowujemy bardzo istotne, ważne zagadnienie, odcinek drogi w Izbicy Kujawskiej. Ten odcinek nie był tam wykonywany i remontowany od przeszło 30-35 lat. Jest konieczność, jest potrzeba. W tym momencie chciałbym podziękować samorządowi gminy Izbica Kujawska z panem burmistrzem, to moim, mogę powiedzieć, sądzę, może za daleko powiedziane, przyjacielem, ale osoba, z którą tyle lat współpracuję i z tego się bardzo cieszę, że przyszedł człowiek, pokazuje, że można na Izbicy Kujawskiej również wykonywać pewne zadania. To była odważna, mądra decyzja i z tego zapewniam mieszkańców Izbicy Kujawskiej, bo to nie budujemy sami do siebie, dla Izbicy Kujawskiej. Burmistrz Izbicy Kujawskiej, pan Marek Dorabiała, omówił szczegóły współpracy oraz nawiązał do dalszych planów rozwoju infrastruktury drogowej w regionie. Panie burmistrzu, chciałbym panu podziękować to, co powiedziałem przed chwilą, już w swoim wywiadzie. Rzeczywiście, mogę chyba nazwać pana osobą, z którą tyle lat współpracujemy. Jeśli pan się nie obrazi, to w pewnym stopniu nawet jak przyjaciela, bo jeszcze nie był pan burmistrzem, nie był pan radnym, a już współpracowaliśmy i życzę, żeby to, co pan robi w tym momencie dla Izbicy Kujawskiej, procentowało dla pana mieszkańców. Jest pan człowiekiem mądrym, odważnym, który nie mówi, nie cofa się wstecz, tylko buduje. A kto buduje, po nim zostają efekty. Panie burmistrzu, na ręce pana, dla pana i dla pana rady, którą dzisiaj tym samorządem pan kieruje, życzę wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Inwestycja ta jest bardzo ważną i długo oczekiwaną. Jak zapewnia pan Marek Dorabiała, wpłynie pozytywnie na region, także w długoterminowej perspektywie. Mam nadzieję, że jeżeli zostanie zrealizowana według kształtu, który został ujęty
w projekcie technicznym wszyscy naprawdę będą zadowoleni. A poza tym, co do tej pory zdeklarowałem, deklaruję również pomoc w trakcie budowy. Jako gospodarz tego terenu zobowiązuję się do tego, że będę nadzorował każdy krok wykonawcy. Mam nadzieję, że po wykonaniu zadania zarówno starostwo, jak i my, partner, ale również i wykonawca, będą wszyscy w pełni usatysfakcjonowani. A mam nadzieję, że w głównej mierze będą usatysfakcjonowani użytkownicy tej drogi, czyli mieszkańcy Izbicy i okolic. Całkowita wartość inwestycji to kwota 5 976 791 zł, z czego 5 962 031 zł stanowi wartość poprzetargową robót budowlanych, a 14 760 zł stanowi koszt inspektora nadzoru inwestorskiego. To jest inwestycja bardzo ważna dla naszego miasta i dla naszej gminy. Jest to część tej inwestycji, to jedna z głównych ulic w Izbicy. Jest to droga, która wymagała od wielu lat już gruntownego remontu i tego remontu się właśnie doczekała, bo przed chwilą podpisanie tej umowy gwarantuje nam to, że inwestycja zostanie zrealizowana. Staraliśmy się już w tej kadencji wiele w tym zakresie zrobić. Robiliśmy to oczywiście na miarę swoich możliwości, ale zakładam, że w przyszłości, jeżeli oczywiście w wyniku wyborów samorządowych będę zobowiązany zadania realizować, zakładam, że będę tutaj kładł głównie nacisk na ten element. Kontrolą nad przebiegiem prac w ramach nadzoru inwestorskiego zajmie się Biuro Projektów Budowlanych Anna Gredna-Storunia. Jeżeli zostaną wyremontowane drogi w tych głównych ciągach, za jakiś czas, jeżeli nam możliwości finansowe na to pozwolą, gmina Izbica Kujawska na pewno przystąpi z zarządem województwa do budowy takiej obwodnicy. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, sama inwestycja jest stosunkowo prosta, ponieważ nie ma żadnych głębokich wykopów, nie ma wymian instalacji, jest to stricte robota drogowa, brukarska. Głównym utrudnieniem tutaj to jest ten pierwszy kilometr, który idzie przez miasto i tu bardziej logistyka i jak najmniejsze utrudnienie dla społeczności lokalnej niż wymiar techniczny tej inwestycji. Pan Michał Niemet, wiceprezes zarządu firmy, która wygrała przetarg, przedstawił szczegóły techniczne planowanych prac. Nawiązano także do doświadczenia firmy w ramach współpracy z instytucjami z regionu. Z powiatem, ogólnie tutaj z rynkiem włocławskim, mamy doświadczenia. Może nie są to aż tak duże i częste z racji tutaj miejscowych firm, które też występują i bliżej im jest tutaj, aczkolwiek i z powiatem współpracowaliśmy, i z miastem współpracowaliśmy i na wszystkich tych inwestycjach udało się wykonać wszystko zgodnie z terminem, zgodnie z technologią, bez zbędnych kar i zatargów, i współpraca przebiegała pomyślnie. Partnerzy inwestycji oraz wykonawca z optymizmem przedstawili współpracę i podzielali nadzieję, że inwestycja wpłynie pozytywnie, szczególnie dla mieszkańców regionu. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wykonane zostanie w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku.